Siemenczku wszystkim, jestem Spike witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serwera Brodaci Net I tutaj na razie gapię się to, to, to w szafeczkę, prawda, z książkami e, Bo zanim wam pokażę to co jest w tytule i w ogóle i wiecie o co chodzi już, ale Lubicie odcinki o pierdołach, a, a ja lubię takie odcinki o pierdołach nagrywać Widzicie jak się dogadujemy świetnie? No Dobra, na początku, bo dużo osób ogląda tą serię z Brodatych u mnie i dlatego chcę... Wam tutaj powiedzieć na początku odcinka, żebyście zerknęli do opisu, i tam macie link do mojej grupy Strażnicy YouTube'a Spajkiego oraz do mojego fanpage'a. Po prostu chcę, żebyście tam wbili i dołączyli do grupy, zalekowali fanpage, no bo tam jest często podawane jakieś ważne informacje, których nie ma na YouTube'ie i tak po prostu łatwiej jest mi się z wami dogadać, interakcja jakaś większa może być, wiecie, tego typu rzeczy. Więc po prostu proszę, żebyście tam poświęcili tą chwilkę, tą minutę, żebyście dołączyli do grupy i, i wbili na fanpage i go zalajkowali, żebyście byli na bieżąco z różnymi informacjami, zapowiedziami i tak dalej. Dobra. To teraz e, kwestia tego odcinka i tak dalej, a zajmij się ten. E, dlaczego Spajki masz fajerwerki w, w Equipoduku? E, tam sobie retro dużo ostatnio. Dobra, teraz przechodzimy do tego co. Miałem wam pokazać. Gotowi? A to zaraz, w ogóle. Dlaczego ja tak pokazuję, a nie pokazuję reszty domku? No, bo, bo nie chcę wam pokazywać całości domku, tak. Zrobię jakiś odcinek oddzielny, pewnie jakoś, jak skończę wszystko, gdzie pokazuję cały dom, albo zrobiłbym odcinki, gdzie pokazuję po części wszystko, a nie całość. Nie wiem, zobaczę jeszcze. No, dlatego, no. Wiecie, nie lubię pokazywać jeszcze całego domku na odcinku. Ci, co tutaj u mnie byli, bo się zdarza, że ostatnio tej jakiś gości mam. To wiedzą jak domek wygląda i tak dalej. Ale no. Dobra. Więc. Jakaś tam melodia to te mnie dokładnie tak. Oryginalny to te mnie Prawda. One chyba są tylko dwa na serwerze. Na jeden 11 z tego, co ogarniam. Tak, nazwałem, nazwałem go w ogóle totem nieśmiertelności, dlatego że on był nazwany przez y, osobę, od której to kupiłem i kupiłem tego, y, ten item od Hero 15, więc go pozdrawiam serdecznie. On chyba kupił od Red Ninja z tego co ogarniam. No i od że wiem, że było już podpisane właśnie coś tam, coś tam to ten nieśmiertelności Rednicz, coś takiego Hiro tam, że od Hiro 15, a ja sobie to nazwałem to ten nieśmiertelności normalnie, żeby to było pokazane w ramce. No i to jest oczywiście przy wejściu w moim domu, znaczy nie przy wejściu, tylko no w salonie przy kuchni, coś takiego w moim domku. Nie będę pokazywać cości, ale to się tak prezentuje, No dobra, może się trochę odsunę, żebyście zobaczyli jak to. O i tak stoi, prawda, pod półeczką, elegancko, tu w ogóle mam kota. No, więc się tak prezentuje i naprawdę to jest unikatowy itemek i, 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 no nie wiem, czy mam mówić, ile na to wydałem, no. Powiedzmy, że miałem przed wydatkiem ponad 30 włosów tutaj, tak. No, to sobie możecie tam się domyślać. No, tak gdzieś jak tak się o to prezentuję prawda, ten item, ja to przejdę sobie tak na boczek, bo wiecie, będę musiał mieć screena na miniaturkę. Dobra, będzie chyba dobrze. Um, no, więc taki odcinek króciutki, że mam to totem nieśmiertelności. Jestem już w sumie blisko zebraniu wszystkich um, unikatowych itemów um, takich normalnych do zdobycia, nie, nie podpisanych, tylko takich normalnych. Do całej kolekcji tak naprawdę brakuje mi chyba tylko um, jajka z Moka którego chyba nie wiem czy w ogóle będzie można zdobyć. Chyba nie. Wiem, że na 1.9 można było i na 1.9 mam jajko smoka. Um, ale na 1.11 to chyba jest niemożliwe. No i poza tym jeszcze głowa smoka. Czyli takie dwa unikaty, ale głowy smoka tym bardziej się nie da zdobyć. Na co dopiero. No tak no. Nie da się zdobyć głów, głowy smoka i jajka smoka. No tak się jak... Jestem bliski z zebrania takich unikatowych itemów yy, pełnej kolekcji, co wam pokażę pewnie kiedyś może mm. Jak chcecie to możecie napisać, to zrobię odcinek oddzielny z itemami, które aktualnie posiadam takie unikatowe Unikatowe, czyli takie fajne, co się świecą naturalnie w grze czyli nie wiem, koks, kryształ endu, nether star beacon, wiecie tego typu rzeczy um, są fajne i tak dalej Dobra, więc chyba byłoby to na tyle w tym odcinku tak tak mi się wydaje, o, to sobie tak odejdę trochę więc mam nadzieję, że wam się podobało takie coś, że zobaczcie mam o, o, o. jest tak, że jakbym zginął to się zużyje, ale ja go nie chcę używać ja chcę mieć go w ramce, nie wiem kto jeszcze ma ten item bo jak wiecie w rezydencjach nie respiął się moby, um, na początku tylko serwera się respiły i ktoś je tam utłukł mm, i jeden item jest mój drugi nie wiem kto posiada, wiem że są tylko dwa Chyba, tak mi mówiono przynajmniej. Może jest więcej jakimś studem, chociaż w to wątpię. No tak czy siak, to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie łapki w górę mile widziane. O 16.30 dzisiaj oczywiście będzie odcinek Ze Spore, więc tam też zapraszam do obejrzenia. No i bardzo serdecznie zapraszam na fanpage oraz grupę, które, o której mówiłem już na początku, bo bardzo mi zależy, żebyście tam pili i tam byli też aktywni, bo tak. Na YouTubie aktywność już jest o wiele większa. I jestem bardzo zadowolony z tego, jak to się rozwija, ale jeszcze by było fajnie było na innych stronach, właśnie typu Facebook. Bo Instagram to tam pół półbiedy, tam, tam jesteście jakoś aktywni, ale tam też macie wbijać. Dobra, więc ja wam tutaj już nie marnuję dużo czasu. Dziękuję za oglądanie. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć, no i ba A, i jeszcze, tak jak mówiłem, zanim tak jeszcze dokończę, prawda, to macie dawać jakiś pomysły na odcinki z brodatych, że co chcielibyście, żebym pokazał, powiedział, przedstawił i tak dalej. Mile widziane takie propozycje. Macie pisać tutaj, bardzo to mile widziane w komentarzach, albo na grupie lub na fanpage'u, gdzie tam wolicie. Dobra, więc jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!